4-5 to skończyło 10 lat, czy więcej. Ja jestem. Znam jest. Tomasz Grelał, reprezentant Polski w koszykówce. Cześć Tomek. Cześć, witam serdecznie. Może na początek opowiedz nam, jak wyglądały twoje początki z koszykówką, jak to wszystko się zaczęło i tak dalej. Tak jest. Pochodzę ze Szczecina, także moja przygoda z koszykówką zaczęła się bardzo wcześnie, bo bodajże miałem 5 lat. Wszystko za sprawą mojego starszego brata. Mam brata, który jest o 5 lat ode mnie starszy, więc gdy on zaczynał swoją przygodę z koszykówką, miał bodajże 10 lat, poszedł na pierwsze kilka treningów, bardzo mu się spodobało, był bardzo zadowolony, a ja zawsze jako ten młodszy brat, zawsze chciałem iść w jego ślady i zacząłem mawiać ojca, żeby również mnie zabrać, żebym tam razem z nim mógł spędzać czas. No i rodzice się zgodzili w końcu tam, bo ich wyprosiłem. Czyli to była taka rywalizacja takie, tak, zawsze jednak lekka była, no ale jednak ze względu na to różnicę wieku to po prostu nie miałem najmniejszych szans. No i to wyglądało tak, że po prostu mój brat trenował, a ja tam sobie po prostu z boku stałem, sobie klepałem piłkę, gozowałem, po prostu byłem bardzo zadowolony. Później z biegiem czasu zacząłem po prostu bardziej koszykówkę kozować, potrafiłem rzucać. Dalej z bratem chodziłem na treningi, także dość śmiesznie to u mnie wyglądało, bo mój wola, że pierwszy mecz młodzieżowy koszykówce odbył się w kategorii juniora, czyli lat 18, a w tym czasie miałem chyba 13 lat, także było to dość, no, dość ciekawe przeżycie. Ja pamiętam, że chyba zdobyłem punkty w jednym meczu i później dowiedziałem się, że jest również grupa w moim roczniku koszykówki prowadzona. Poszedłem na jeden trening, drugi bardzo mi się spodobało, zauważyłem, że na polu rówieśniku jakby wyróżniłem się nie tylko wzrostem, ale także umiejętnościami i tak to właśnie się zaczęło, także duża w tym zasługa mojego brata, ogromne wsparcie ze strony rodziców, którzy czasami odwozili na treningi, czasami czekali nawet po treningach tam 20-30 minut na mnie i brata, żeśmy mogli się spokojnie wykąpać i po treningu wrócić do domu. Także no, miałem bardzo duże wsparcie z tym rodziny, więc na pewno. Czyli, że tak powiem, rodzina cały czas popychała cię do przodu, żebyś zdobywał coraz więcej umiejętności i tak dalej. Powiedziałbym, że nie tyle popychała, co wspierała. No, cały czas. No tak, oczywiście. Rodzice zawsze po prostu na tyle, na ile mogli. To mnie wspomagali. Nigdy nie narzekałem, że nie miałem butów, żeby grać, nie miałem sprzętu sportowego, także po prostu miałem tyle świetną sytuację. Miałem brata, który był starszy, więc zawsze chciałem iść w jego ślady, a teraz kiedy on już nie gra w koszykówkę, wciąż stara się mnie wspierać, nawet jak mam jakieś gorsze dni, on jest tą osobą, która mówi, słuchaj, nie podawaj się, jesteś dobry w tym, co robisz, więc cały czas ciężko pracuję i będą tego efekty, także mówię, no, ze strony, jeżeli chodzi właśnie o atmosferę, o tak właśnie wsparcie rodziny, ciepło rodziny, to po prostu miałem świetne bałki. Okej, a powiedz mi, kto był twoim takim koszykarskim idolem, no i sportowym oczywiście, bo zawsze na jakimś młodzi ludzie chcą się wzorować, chcą, że tak powiem, grać, podobnie jak ten mój idol i tak dalej. Rzeczywiście, powiem ci szczerze, że z biegiem lat się trochę tak to zmieniało. Na początku oczywiście Michael Jordan, potem nie wiem czy miałem niesamowitą zajawkę na Vince'a Cartera. Po prostu za zawsze udawało mi się, że będę skakał tak jak on. Potem życie trochę zweryfikowało te ambitne plany. Ale jeżeli mam wybierać takich kilku zawodników, na których staram się wzorować, czy liczyć na to, że będę mógł grać, chociaż po części tak jak oni, to na pewno Scottie Pippen to mój ulubiony zawodnik wszechczasów. Z polskich zawodników powiedział, że Michał Ignacy to był ktoś taki, na który zawsze patrzyłem z wielkim respektem. No i mówię, no, w dzisiejszym koszykówce na pewno jest Kevin Durant, dawny był Lamar Odom, to też na wręcz zawodnik, także gdyby było kilku zawodników, których zawsze podglądają, starają się patrzeć jak oni grają, może nauczyć się jakiegoś manewru lub czegoś, co oni robią i wydaje mi się, że nie chodzi za bardzo o to, żeby prowadzić kopię jakiegoś innego zawodnika, tylko że właśnie budować takie poszczególne, opatrywać elementy od innych zawodników, a jednocześnie tak jak budować samego siebie jako zawodnika. Ja staram się po prostu być Tomkiem Gielą, nikim innym. Jeżeli jest jakiś manewr, który jestem w stanie się nauczyć kogoś innego, to na pewno z tego skorzystam. Okej, a powiedz mi, jak wyglądały twoje
początki, że postanowiłeś wyjechać do Stanów Zjednoczonych, rozpocząć naukę na college'u. Jak na to zareagowała rodzina? Czy może to od nich zaczął się ten pomysł? Czy to była całkowicie twoja decyzja? Jak to w ogóle wyglądało? Tak, wyglądało to tak, że po cichu zawsze miałem takie marzenia, że ale fajnie było kiedyś zagrać w lidze akademickiej, zagrać w NCAA, poczuć ten klimat, tak, akademickiej koszykówki. Jednak zawsze wydawało mi się, że to coś bardzo odległego, drugi koniec świata, tak jakby no, żyły bardziej realiami polskiej rzeczywistości, że nie, raczej nie będzie to możliwe, aż do momentu, kiedy razem z kadrą tego rocznika do lat 97 na Mistrzostwach Świata do lat 17 udało nam się zdobyć wicemistrzostwo świata i to tak jakby zapoczątkowało ten proces, że ja zacząłem wierzyć, że jeżeli na tle rówieśników z całego świata jesteśmy wyróżniającymi się zawodnikami, jeżeli ludzie zaczynają pisać do mnie i do moich trenerów maile, że są zainteresowani, żebym przyjechał do Stanów i grał ich na uczelni, to wtedy jakby zacząłem wierzyć, że to jest jednak możliwe, że może jednak warto pójść za ciosem, że zamiast może właśnie podpisywać kontrakty gdzieś w Polsce czy za granicą, po prostu postawić wszystko na jedną kartę i wyjechać do USA. I bardzo też muszę tutaj podziękować osobie trenera Pawła Mulika. Jest to postać, która, że tak powiem, dość często przejawia się w tematach osób, które gdzieś właśnie wyjeżdżały do Ameryki. Jest to kapitalny człowiek, który tak pokazał mi, wszystkim wytłumaczył mi na to, na czym polega taki wyjazd. Po kroku mi pomagał w takiej sprawie wizy, jak kontakt właśnie z trenerami. Można powiedzieć, że cały ten wyjazd był w dużej mierze zasługą jego. Tak. Czyli nie czułeś się osamotniony? Tak, dokładnie. Tak jak mówiłem, że na początkach koszykarskich miałem duże wsparcie rodziny. Tak, jeżeli chodzi o wyjazd właśnie do USA, to z jednej strony był właśnie trener Paweł Mrozik, z drugiej strony rodzina, też rodzice też nie robili mi żadnych problemów. Widzieli, jak ja zauważyłem, że mam tą szansę wyjechać, jak bardzo mi na tym zależy, jak jednak jest to coś, że chcę pójść za ciosem, chcę spróbować swoich sił w Ameryce. Jednocześnie mogłem to połączyć ze studiami, więc wydaje mi się, że na pewno wyglądało to dla nich też w miarę atrakcyjnie, że ich syn może studiować na amerykańskim uczelni. Także wydaje mi się, że było to fajne połączenie. Jednak jeżeli chodzi o same Stany Zjednoczone, nie wydaje mi się, że jest to kierunek, który można powiedzieć w ciemno dla każdego zawodnika: słuchaj, nie przejmuj się, pojedź do USA i wszystko będzie po prostu dla ciebie włożone na tacy, bo tak nie jest, po prostu trzeba tam pojechać, trzeba się zaaklimatyzować, jest to inny świat, inna kultura. Trzeba rywalizować z każdym, każdego dnia, nieważne czy jest to inny Europejczyk, czy ktoś z Ameryki Południowej, czy Amerykanin. Każdy po prostu musi dawać się wszystko na treningach, trzeba sobie walczyć o swoje miejsce w drużynie. I no, wydaje mi się, że jest to bardzo fajne przetarcie, jest to świetna szkoła życia i na pewno nie jest to wybór najlepszy dla każdego. Jednak wydaje się, że jeżeli ktoś ma ambicje, ktoś chce naprawdę spróbować swoich sił w Ameryce, to na pewno to polecam, bo dla mnie to było proszę, można powiedzieć, najlepsze 5 lat mojego życia do tej pory. Cały czas jestem jeszcze młody, się rozwijam, ale ta przygoda, którą właśnie mogłem przejść, bo coś jest tam tego i to mam wspomnienia do końca życia. Jak wiadomo, spędziłeś 4 lata tam na uczelni Liberty University, a później na rok przeniosłeś się do University of Mississippi. Tak. Co było powodem tego? Wszystko miało związek z tym, że na ostatnim roku na uczelni Liberty był to tak zwany rok seniora. Jako senior, czyli ten taki jeden z najstarszych zawodników w drużynie, najbardziej doświadczonych. Są to właśnie postać taka, wszyscy seniorzy są zazwyczaj tymi zawodnikami, którzy mają największą tak jakby rolę w zespole. Przygotowywałem się bardzo ciężko tego sezonu. Chciałem po prostu pokazać się z najlepszej strony na tym ostatnim roku. I zacząłem sezon, wydaje mi się, że dość dobrze. I bodajże w 7 meczu zebrałem piłkę w obronie, podałem piłkę do kontrataku i chciałem jak najszybciej pobiec do kontry. Po prostu postawiłem jeden krok i poczułem ukłucie w stopie. Skończyło się na tym, że okazało się, że miałem zmęczeniowe pęknięcie kości w prawej stopie. Musiałem pauzować praktycznie cały sezon, dlatego opuściłem resztę sezonu, nie mogłem dalej grać. A w związku z przepisami NCAA, które pozwalają tak jakby ze względu na kontuzję, która wyklucza cię na cały sezon, dostajesz tak zwany redshirt year, czyli taką czerwoną koszulkę, która daje ci dodatkowy rok grania, jeżeli chcesz z niego skorzystać.
A dodatkowy przepis NCAA pozwalał mi na zmianę uczelni, gdyż kończyłem studia tego undergraduate, czyli swój pierwszy dyplom bachelora dostawałem w Liberty. W związku z tym mogłem się przetransferować do innej drużyny z pierwszej dywizji NCAA i nie pauzować, tylko mogłem od razu grać, więc wydawało mi się, mając taką decyzję, czy próbować swoich sił już w Europie, czy zostawać w Liberty na kolejny rok, czy może szukać właśnie innej uczelni, stwierdziłem, że nie czułem się jeszcze wystarczająco komfortowo, żeby próbować swój sił w Europie, szczególnie, że wracałem po kontuzji. Wiedziałem, że jeszcze nie byłem w 100% pewny, nie miałem tej pewności siebie, którą zawodnik normalnie ma, jak jest zdrowy. I stwierdziłem, że warto jednak jeszcze spędzić ten jeden rok w Stanach. Jednak chciałem się spróbować na trochę mocniejszej uczelni, w silniejszej konferencji. Wybór padł na Ole Miss, szczególnie jestem teraz patrząc też bardzo zadowolony. Mimo, że byłem tam przez jeden rok, po prostu byłem zaakceptowany przez panów, przez drużynę, przez trenerów. No, po prostu czułem się świetnie, bardzo komfortowo. Ciężko pracowałem nad sobą, nad swoim rzutem, nad swoją grą, także wydaje mi się, że tego efektu teraz widać. I no, cieszę się, że właśnie ten dodatkowy rok jakby znowu musiałem postawić wszystko na jedną kartę, zrezygnować z tej profesjonalnej gry na rzecz zostania na jeszcze rok w NCAA, ale nie żałuję, naprawdę wydaje mi się, że to była dobra, słuszna decyzja i teraz po tym roku pewniejszy siebie, silniejszy fizycznie, jako lepszy zawodnik jestem gotowy rozpocząć tą prawdziwą, profesjonalną karierę. Okej, a zauważyłem, że w drużynie jest naprawdę świetna atmosfera. Wszyscy są tak naprawdę dobrymi kumplami, ale zauważyłem, że ty chyba najwięcej czasu spędzasz z AJ Slaterem. Razem się mieszkujecie tam, rzucacie do kosza, kiedy inni tam odchodzą na bok, rozciągają się. Wy w dalszym ciągu rzucacie do kosza we dwóch. W ogóle jak ci się układa gra z nim? Nie, AJ jest naprawdę świetnym człowiekiem, dobrym zawodnikiem. Tak, ja trochę się poczułem. Wiedziałem, w jakiej roli on jest, przyjeżdżając na kadrę, będąc jedynym Amerykaninem. To jest tak samo, jak ja wyjeżdżałem ze Stanów, byłem jedynym Polakiem w drużynie. Człowiek się tutaj trochę obco, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest w stanie właśnie tak wyciągnąć rękę do innego zawodnika, do innej osoby, pomóc mu się czuć komfortowo, czemu nie, tym bardziej jest naprawdę w porządku chłopak. Wiadomo, no lubimy, obaj mamy to dość dobry rzut, więc często ze sobą rywalizujemy na treningach, po treningach, zostajemy rzucamy, mamy taką swoją własną grę, którą gram praktycznie codziennie. A jeżeli chodzi o całą drużynę, to naprawdę atmosfera rzeczywiście jest świetna. Jesteśmy takim jednym wielkim kolektywem, nie jest tak, że jest to zbiór kosztów indywidualności, tylko każdy ma swoją własną taką mini rolę w zespole, zarówno na boisku, jak i poza nim. Po prostu dogadujemy się, każdy wie, że jeden jest większym żartownikiem od kogoś innego. Ktoś jakoś da śmieszną anegdotę przy posiłku i wszyscy rykniemy śmiechem. Także jest naprawdę świetnie i wydaje mi się, że to też jest bardzo fajne. Nie jest to tylko między zawodnikami, jest także z całym sztabem. Po prostu czysto jakby mówimy jednym głosem, nie ma jakichś niesnasek. Nie wiem, obgadywanie się za plecami, tego zupełnie nie ma, jest po prostu świetna atmosfera i wydaje mi się, że też ma przełożenie na dobrą grę wtedy, kiedy te mecze są naprawdę ważne. Teraz w tych eliminacjach dochodzimy do każdego meczu skoncentrowani i każdy jest tak jakby w stanie poświęcić własne jakieś statystyki na dobra drużyny. No i na nasz cel jest prosty, chcemy wygrać każdy mecz w tych eliminacjach, chcemy się pokazać jak najlepszej strony i po prostu zachęcić jeszcze bardziej tych kibiców do wspierania koszykówki, do przychodzenia na halę, bo chcemy, żeby ta koszykówka również została wynięta do przodu. Okej, a powiedz mi, w tym roku odbyłeś workouty w lidze letniej w NBA z zespołem Los Angeles Lakers i Philadelphia 76ers. Jak w ogóle oceniasz ligę letnią? Jakie to uczucie zagrać tam? I co uważasz, że powinieneś poprawić w swojej grze, żeby uzyskać angaż w NBA i czy w ogóle będziesz starał się o angaż w NBA, czy jednak postawisz bardziej na karierę w Europie i będziesz się próbował tutaj rozwijać? Tak, to może zaczynając najpierw od tych treningów. Miałem okazję właśnie odbyć 3 treningi. Pierwszy był z Philadelphia 76ers, drugi z Los Angeles Clippers i trzeci z Los Angeles Lakers. Wszystkie te treningi były
tymi tak zwanymi workoutami przeddraftowymi, gdzie generalni menedżerowie i trenerzy się zastanawiają, kogo wybrać w nadchodzącym drafcie. Bardzo fajne przeżycie, w ogóle możliwość bycia w tych ośrodkach, gdzie zawodnicy trenują na co dzień. Niektórzy właśnie podczas pierwszego przewiali się prawdziwi zawodnicy NBA, którzy już są w tych drużynach. Nawet miałem okazję, gdyby na treningu Lakers, po treningu podszedł do mnie na chwilę D'Angelo Russell, zagadał, ponieważ razem z jednym z moich znajomych, z jednym z moich kolegów z drużyny, on grał w high schoolu, także nawiązaliśmy taką krótką pogawędkę. Bardzo fajne, naprawdę niesamowite przeżycie, coś na pewno na długo zapadnie mi w pamięć, a jednocześnie był to dla mnie taki jeszcze dodatkowy bodziec, że okej, jeżeli jestem w stanie być na tych treningach, walczyć jak tylko zgodnie z każdym innym, to trzeba jednak pójść za ciosem, trzeba spróbować siebie, bo jak człowiek nie spróbuje, to jakby nikt nie będzie w stanie powiedzieć, czy może jednak ktoś mógł w stanie ugrać, w którym przyjdzie ze świata, czy nie. Dostałem zaproszenie do Grybicy letniej z Filadelfią, skorzystałem z tego od razu. Jeżeli chodzi o same mecze, wydaje mi się, że nie pokazałem się z tak dobrej strony, jak mógłbym się pokazać, trochę jednak, nie wiem, czy to trema, czy po prostu sam na siebie za dużą presję nałożyłem przed tymi meczami, ale no samo przecież było niesamowite, możliwość trenowania właśnie, mając cały sztab właściwej drużyny Filadelfii pod ręką, gdzie trenerzy zostawali z nami przed treningami, po treningach, dawali wskazówki, pokazywali klipy z sezonu zasadniczego, gdzie tutaj jakieś było rozwiązanie zagrywki i oni chcieli tego sprawdzić na najbliższy mecz, także jest to coś naprawdę świetnego, długo mi to zapadnie w pamięć, ale tak jak mówię, jest to taki dla mnie dodatkowy bodziec, że jeżeli byłem w stanie już posmakować, polizać tej najlepszej ligi świata, to na pewno będę chciał spróbować jeszcze raz ją zaatakować. Muszę jeszcze poprawić swoją grę, nie mam co do tego wątpliwości, ale ambicji nie brakuje, tego jestem pewien. Chcę dawać się wszystko, chcę stawać się lepszym zawodnikiem. Najbliższy sezon wiem, że będę spędzał w Hiszpanii. Wydaje mi się, że jest to świetne miejsce do rozwoju, tym bardziej w takim drużynie, jak nie będę pokazać, oni właśnie słyną z tego rozwoju tych młodych zawodników. Dodatkowym plusem jest to, że trenerem w tej drużynie jest trener kadry Hiszpanii, bo naszego rocznika 93, więc miał już możliwość oglądania mnie przez te wszystkie lata z kadry młodzieżowych, graliśmy przeciwko sobie wiele razy, więc jakby zna mnie jako zawodnika, widzi jak z roku na rok się zmienia, kształca jako ten profesjonalista i wydaje mi się, że jest to naprawdę dobra opcja, żeby ciężko przepracować ten rok, pokazać się w tej, co choć nie bądź najlepszej lidze europejskiej. I no po prostu, tak mówię, trzeba iść za ciosem, bo moje motto jest, że nieważne, że najgorsze, co mogę ja zrobić, to po prostu nie spróbować czegoś, niż jak człowiek spróbuje i coś nie wyjdzie, to przynajmniej wie, że spróbowałeś, a najgorsze, że takiego właśnie bać się podjąć to ryzyko, a później za 5-10 lat mogę patrzeć też na swoją karierę i mówić, kurczę, gdybym jednak spróbował, że proszę za ciosem, może coś by z tego wyszło, a tak mogę sobie tylko gdybać do tego. Chcę przejść przez całą moją karierę jako koszykarz, mając tę możliwość podejmowania szans, podejmowania czasami tego jednak ryzyka, ale jak no nie ma ryzyka, tak by nie można też wciągnąć zbyt wiele teraz takim wybierać bezpieczne decyzje, więc chcę iść za ciosem, chcę się stale rozwijać i wydaje mi się, że przez najbliższy rok będę w stanie to się. Okej, a powiedzmy jeszcze, jak ci się układa współpraca z Mike'em Taylorem? Jakim on jest człowiekiem? Wiadomo, współpracował on kiedyś w kilku klubach w NBA i teraz jest trenerem reprezentacji Polski. I jak ci się układa po prostu współpraca? Jest to niesamowity człowiek, ma w sobie taką amerykańską mentalność, od razu widać od pierwszego, tak, tą charyzmę właśnie od pierwszego metu, który już życzymy, widać szeroki uśmiech na jego twarzy. Zawsze, nieważne co by się działo, wierzył, słyszy od niego same pozytywne rzeczy. Wiadomo, jeżeli zrobisz jakiś błąd na boisku, też ci to wytłumaczy, nie będzie na ciebie krzyczał, nie będzie podnośnie męczył głosu, tylko właśnie wszystko ci wytłumaczy. I wydaje mi się, że na pewno zawodnicy to sobie cenią, że mają kogoś takiego, kto jakby jest w nich na różnych, że zawsze ten Taylor jednak będzie dla drużyny, nie będzie jakiś właśnie niesnasek, a jest to świetny człowiek, bardzo profesjonalny w tym, co robi, widać, jak ciężko pracuje każdego dnia, żeby przygotować nas do najbliższego meczu, nawet z treningu na trening widać, że wprowadza nowe elementy, uczymy się czegoś nowego, jakby zagrywki wszystkich naszych przeciwników znaliśmy
praktycznie na 3-4 tygodnie przed pierwszym meczem, więc naprawdę przygotowanie stoi ślady na najwyższym poziomie. A właśnie ten trener ma w sobie takiego naturalne ciepło, tą amerykańską charyzmą, której wspomniałem, i moja współpraca z nim przebiega bardzo dobrze. Cieszę się, że ktoś taki może być ten kadry i że nie boi się stawiać na młodszych zawodników, w tym nie, za co jestem bardzo wdzięczny. Okej, dobra. Czyli chyba to wszystko, także... Tak mi się wydaje, jest okej. Okay. Miło było porozmawiać. Tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.